Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Siemanko wszystkim, postanowiłem dzisiaj zrobić mojego guida na bandosa, jak go solować. Mam nadzieję, że ten guide będzie dla was przydatny i z jego pomocą zaczniecie chodzić na PVM. A bandos to jest, myślę, że bardzo dobry początek. Dobra, przejdźmy teraz do skilli. Więc moim zdaniem taki must, który musicie mieć, to przynajmniej 85 defense, żeby zakładać tetsu. 90 atak i 90 strange by się przydały. 90 atak to na drygi, dual drygi, ale jeżeli nie mamy 90 ataka, to spokojnie z chaotic weaponami sobie poradzimy. Strange im wyższy, tym lepszy, ale myślę, że 80 plus albo tak 90 to byłoby super. 96 Herblore na pewno by nam dużo pomógł, ponieważ byśmy mogli sobie używać overloady, które są bardzo, bardzo przydatne, więc no, polecam. Tak samo 95 Prayer po to, żeby mieć kursy Soul Split i Turmoil na pewno by się nam tam przydały. No jeżeli nie mamy tych killów, no to oczywiście możemy zabierać jakieś extreme, super poty i takie tam, które na pewno nam też poprawią jakość killa. Więc dobra, przejdźmy teraz do EQ. Jak widzicie, mam założone na sobie full tetsu. Jest to no, wymóg, tak, ponieważ tetsu zwiększa nam bardzo dużo obronę, daje nam więcej HP, jest po prostu świetne na bandosie. Skill cape, oczywiście dobry capeik, możesz tam zastąpić tym z killnem albo coś takiego. Amulet, jak widzicie, mam Dragon Rider amulet, mam go tylko i wyłącznie dlatego, że jest on darmowy, plus daje super bonus do prayera. Możemy go zastąpić oczywiście furką albo jakimś lepszym. Mam dual drygi, jednakże jeżeli ktoś nie ma 90 ataka albo po prostu go nie stać, myślę, że chaotic klawsy i chaotic rapiery tak samo bardzo dobrze by się tam sprawdziły. Glovesy mam tylko bandos, tylko i wyłącznie dlatego, że potrzebujemy jeden item z bandosa, żeby nas nie biły tam minionki, więc możecie tak samo sobie założyć, nie wiem, bandos buty zamiast jakichś tam ragefire'ków, bo to są przykładowe, możecie jakieś tam buty, jakie już chcecie. Ring, to mam Ring of Wealth, ponieważ no niby daje on większe szczęście na dropy, ale to no nie wiadomo. Wampiryzm aura, myślę, że jak idziemy pierwszy raz, to jest ona wymagana, ponieważ no, zapewni nam stały dopływ HP i no po prostu jest ona super. No jeżeli nie mamy wampiryzm aury, to możemy używać penansy, ale wtedy będziemy na pewno jedli o wiele więcej. Screamshaw of Vampiryzm, to jest super itemek, kosztuje on tylko 1M i trwa aż 3 godziny. To jest tak jakby twoja druga aura wampiryzm, dodaje pełno leczenia, no jest po prostu super i warto w nią zainwestować. Przejdźmy teraz do mojego backpacka. Jak widzicie, mam tutaj dwa owle, no jak nie macie 96 Herblora, to jakieś extreme albo super ataki i strange. Mam dwa prayer renewale, 12 super restorków i mam 12 super restorków tylko dlatego, że nie biorę penance aury. Jakbym wziął penance aurę, to możesz ich wziąć na przykład 4. Runy do teleportacji na Trollheim, szarki, pouch do jaka, jak nie macie jaka, to jakiś war tortoise, plus mam winter storage, żeby móc bankować bonesy. Więc tak, a mam przyzwanego jaka i w jaku mam całego fooda, więc do swojego zwierzątka wrzucacie same jedzenie. Jeżeli chodzi o abilitki, to myślę, że możecie spokojnie sobie skopiować mój action bar. No, jest on dosyć dobry, 4 umiejętności, żeby nabijać adrenalinę, później jakieś thresholdy, no i oczywiście berg. Dobra, jak jesteśmy już przy wejściu do God Wars Dungeon, wchodzimy sobie na dół. Jak już wejdziemy na dół, to kierujemy się na północny zachód. I wchodzimy do pokoju, tak jakby przedsionku bandosa. Tutaj musimy zabić 40 followersów bandosa. Proponuję tutaj stanąć w tym miejscu i atakować orki. I jak będziecie mieli 40 KC,
to przechodzicie do następnego kroku. Dobra, po 40 kc wchodzimy do tego przecioneczku tutaj i otwieramy drzwi. Jak ktoś idzie pierwszy raz, to polecam, żeby tutaj wejść po prostu i zabijać normalnie bossa, a jak ktoś już jest jakiś, no nie wiem, był kilka razy, to polecam zrobić custom session. Kosztuje ona 250 tysięcy za godzinę. Ale jest warto, ponieważ możemy sobie ustawić szybkość odradzania się bossa. Dobra, jak już mamy instę, to pamiętamy, włączamy aurę, włączamy swojego screenshowa, potujemy się, włączamy prayer i wchodzimy. Na pierwszym killu nie będziemy mieli adrenaliny, aby włączyć berka, więc po prostu bijemy normalnie go. Co drugi kill będziemy mogli włączać berka, więc polecam, włączamy, kille będą strasznie szybkie, nie powinniśmy za dużo jeść i wszystko powinno być dobrze. Więc tak, dzięki za oglądanie, życzę wam powodzenia i good luck w dropach. Siemanko.